Na program zaprasza Bonimet, producent zestawu na mocne kości, skórę i włosy. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj pytanie krótkie. Jak unikać złamań w osteoporozie? Jest wiele czynników, które mają na to wpływ. Przede wszystkim zmniejszenie nasilenia osteoporozy, czyli zwiększenie masy kostnej i wytrzymałości na obciążenia. Jak się to robi? No najważniejsze są ćwiczenia. Ćwiczenia osiowe, czyli na przykład sytuacja taka, że obciążenie osiowe, tak jest osiowe, czyli jak mamy tego typu obciążenie w tej linii, jak ja teraz pokazuję, jeżeli chodzimy po schodach, w ogóle jak chodzimy nawet z kijkami, to wtedy obciążamy się osiowo i zgniatane kości wolniej zanikają, czyli osteoporoza jest mniejsza. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, należy pamiętać o tym, że kości budują się, gdy mamy dobry stan kolagenu. Co nam ten kolagen, jak budowa kolagenu się nam stymuluje w wyniku jakich surowców źlarskich? Przede wszystkim są te surowce źlarskie, które mają w sobie dużo krzemu. I takim podstawowym surowcem źlarskim jest skrzyp. Skrzyp, który należy gotować, nie parzyć, nie naparzać, tylko gotować 20 minut. Można też korzystać z takiej receptury ziołowej, gdzie jest skrzyp, rdesptasi, pokrzywa, róża. To jest też bardzo dobre połączenie i wtedy możemy też powinniśmy gotować 5 do 10 gramów, czyli 1 do 2 saszetek na przykład tego produktu, aby mieć odpowiednią podaż skrzypu. Druga sytuacja, drugi czynnik bardzo ważny to witamina C. Witamina C to też jest substancja, która wpływa na budowę kolagenu i spoistości naszego ciała. Pamiętacie Państwo tę historię z marynarzami, którym wypadają zęby. Dlaczego im wypadają zęby? Bo im kolagen zanikał, bo nie zjadali niczego, co tej witaminy C nie mieli po prostu. Dopiero jak kazano zjadać cytryny w czasie podróży morskich, to wtedy zęby przestały wypadać. Więc witamina C, skrzyp. Teraz druga kwestia. Trzeba też pamiętać o tym, że masa kostna nam się poprawia, gdy mamy odpowiednią podaż witaminy D3. No, w lecie oczywiście nie ma problemu, ale w zimie, w jesieni, wczesną wiosną. Zatem suplementacja witaminy D3. My używamy w Centrum Ziołolecznictwa Jacka Grzegorza witaminy D3 w połączeniu z witaminą K2. Są przesłanki do tego, aby uważać, że takie połączenie ma lepsze efekty odbudowy masy kostnej. Kolejna sprawa to Mumio. Naturalna substancja przebadana przez uczonych Staszkiętu, profesor, nie pamiętam już w tej chwili jego nazwiska, wyleciało mi w tym momencie z głowy, ale robił badania bardzo duże. W jednym z nich aż 2000 osób po złamaniach kości było leczone Mumio, 200 mg Mumio, czyli 2 razy dziennie po jednej kapsułce. I okazało się, że w takiej sytuacji złamania zrastały się o 2 tygodnie wcześniej. Kolejna kwestia. Kiedy upadamy? Wtedy, kiedy mamy słabą równowagę. I tutaj kolejna znowu rola ziół. Jakie działa na równowagę, na zawroty głowy? Miłorząb japoński, oczywiście ekstrakt z tego miłorzębu i resweratrol. My zazwyczaj stosujemy połączenie ekstraktu z liściem miłorzębu z ekstraktem żeńszenia na poprawę ukrwienia mózgu. A z drugiej strony stosujemy podjęzykowo krople, które mają w swoim składzie ekstrakt ze skórek ciemnych winogron. Wtedy ta produkcja, ta poprawa ukrwienia jest lepsza. Zatem mamy kilka elementów, które mogą nam poprawić stan. A jeszcze zapomniałem o jednej kwestii. Już nie będę tego rozwijał, bo będzie to opisane w opisie pod filmem. Mamy też sposoby na to, żeby tą równowagę przywrócić u osób starszych. Są pewne ćwiczenia, będą one opisane w opisie tego, więc nie będę już tutaj wchodził w ten temat, ale pamiętajcie Państwo, aktywność fizyczna, ruch, zioła i produkty naturalne, które wspierają masę kostną oraz te, które poprawiają ukrwienie mózgu. Sponsorem programu był Bonimet, producent zestawu na mocne kości, skórę i włosy.